Sezon pierwszej ligi piłki nożnej kobiet jeszcze się nie skończył, a piłkarki Skry Ladies nadal wytrwale trenują przed ostatnim meczem tej edycji rozgrywek. To jednak już za nimi, jak same przyznają, choć krótkie to jednak intensywne świętowanie. Podopieczne trenera Patryka Mrugacza mogą się bowiem już cieszyć z awansu do Orlen Ekstraklasy. Świętowaliśmy, myślę, że dość hucznie, ale chwilowo, no bo wiedzieliśmy, że przed nami tutaj jeszcze 3 tygodnie pracy i chcieliśmy ten sezon dokończyć tak jak go rozpoczęliśmy i kontynuowaliśmy, czyli jak najlepiej. Świętowanie było takie delikatne, bo chcemy grać do końca. Wiemy, mamy świadomość tego, że już awans jest pewny, ale no świętowanie będzie dopiero po ząbkach. Awans to radość dla społeczności Skry Ladies, ale jednocześnie sukces to kolejne wyzwania, jakie stają przed zarządem klubu. Przez jakiś czas na pewno będziemy w stanie to wszystko pokrywać, ale na dłuższą metę oczywiście potrzebujemy tutaj współpracy z odpowiednimi partnerami. Jesteśmy na dobrej drodze, więc patrzę dalej optymistycznie w przyszłość. Jednocześnie klub rozpoczął już kompletowanie składu na sezon 2024-2025 i jak deklaruje szkoleniowiec, najważniejsze jest, aby miejsce w nim znalazły te zawodniczki, które przyczyniły się do sukcesu, czyli awansu do Ekstraklasy. Przede wszystkim muszą zagrać zawodniczki, które ten awans zrobiły, bo to jest jakaś forma nagrody i docenienia tego, w jaki sposób tutaj się znaleźliśmy. Natomiast no tak, potrzebujemy rywalizacji. Tutaj tą listę mamy przygotowaną, zawodnicze, które mogą nam pomóc, ale na razie spokojnie do tego podchodzimy. Czekamy na zakończenie sezonu, swoje rozmowy odbywamy i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ekipie Skry Ladies Częstochowa jeszcze raz gratulujemy awansu, a wszystkich tych, którzy chcieliby podziękować naszym piłkarkom za ten udany sezon, zapraszamy w najbliższą niedzielę, 9 czerwca o godzinie 14 na stadion przy ulicy Laurytańskiej, gdzie nasza drużyna rozegra ostatnie spotkanie sezonu 2023-2024.